Święty Wincenty Pallotti, apostoł Rzymu i świata. Często mówi się o świętym Wincentym Pallotti, że wyprzedził swoją epokę. Rzeczywiście, żyjący w pierwszej połowie XIX wieku kapłan przeniknął ducha czasu i znalazł sposób na walkę z procesami dechrystianizacyjnymi, zaangażowanie świeckich, by wspomogli kapłanów pracy apostolskiej w dotkniętym chorobą rewolucji świecie. Jego dzieło, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, wyprzedziło wiek utworzenie przez Ojca Świętego Piusa XI akcji katolickiej. Wincenty przyszedł na świat 21 kwietnia 1795 roku. Był trzecim z kolei dzieckiem zamożnego kupca rzymskiego Piotra Palotiego i jego żony Magdaleny de Rossi. Łącznie Bóg obdarzył małżeństwo Pallottich dziesięciorkiem dzieci, z których niestety kilkoro zmarło przedwcześnie. Rodzice Wincentego byli ludźmi bardzo pobożnymi. Nic dziwnego, że chłopiec od najmłodszych lat wzrastał do świętości. Chętnie się modlił, często można go było spotkać klęczącego przed Najświętszym Sakramentem. Umartwiał się… Zdarzało się, że nagrody, które otrzymał za dobre wyniki w szkole, sprzedawał, by pozyskane pieniądze rozdać potrzebującym. Po ukończeniu szkoły piarskiej rozpoczął naukę w kolegium rzymskim. W tym czasie młodzieńcze fascynacje życiem kapłańskim zmieniły się w decyzję o wstąpieniu w szeregi duchowieństwa. Początkowo Wincenty fascynował się duchowością kapucynów, jednak słaby organizm wykluczał życie według surowej reguły tego zakonu. Postanowił więc zostać księdzem diecezjalnym. W 1811 roku przyjął tonsurę i niższe święcenia. Trzy lata później rozpoczął studia na Uniwersytecie Sapienza. Poza zgłębianiem wiedzy, oddawał się pracy charytatywnej oraz praktykom pobożnościowym. Angażował się w działalność sodalicji mariańskiej, w ramach której pracował z młodzieżą. 16 maja 1818 roku spełniły się marzenia Vincentego. W bazylice świętego Jana na Lateranie otrzymał święcenia kapłańskie. Dzień później odprawił pierwszą mszę świętą. W roku następnym ksiądz Pallotti rozpoczął pracę profesora teologii na macierzystej uczelni. Jednocześnie postanowił oddać się duszpasterstwu. Naturalną koleją rzeczy posługa kapłańska w początkowym okresie poświęceniach była kontynuacją wcześniejszego zaangażowania w pracę z młodzieżą. Szczególnie dużo czasu spędzał w ośrodku przy Santa Maria del Pianto. Dwa razy w tygodniu gromadzili się tam młodzi chłopcy, uczestniczyli w nabożeństwach, słuchali nauk religijno-moralnych. Na koniec, zanim rozeszli się do domów, maszerowali przez miasto. Nieśli sztandar maryjny i zapalone latarnie, wspominała mieszkanka Rzymu, późniejsza pallotynka. Pełna podziwu obserwowałam jednego z nich idącego z odkrytą głową. Powiedziano mi, że jest to święty ojciec Pallotti, bo w istocie szeroko rozchodziła się w tej okolicy sława jego świętości. Ksiądz Pallotti prowadził także szeroką działalność kaznodziejską. Chętnie głosił homilie w kościołach i ośrodkach dobroczynnych, ale często wychodził także na place i ulice Rzymu, by głosić naukę katolicką przechodniom. Wtedy z ogromną pasją mówił o Bogu. Drugą formą duszpasterstwa, której zaangażowaniem oddawał się święty Wincenty, była posługa w konfesjonale. Garnęli się do niego ludzie wszelkich stanów, od prostych robotników, przez duchownych, po biskupów i kardynałów. Bez wielkiej przesady można powiedzieć o księdzu Pallottim, że w konfesjonale spędził większą część swojego życia. Ta różnorodna i zakrojona na szeroką skalę działalność apostolska sprawiła, że księdza Wincentego zaczęto nazywać apostołem Rzymu. Wkrótce jednak nazwa ta się zdezaktualizowała, ponieważ zainteresowania duszpasterskie kapłana wykroczyły daleko poza granice wiecznego miasta i właściwie objęły cały świat. Ksiądz Vincenty Pallotti doszedł do przekonania, iż najlepsze efekty w podnoszeniu poziomu religijnego i moralnego społeczeństwa może przynieść włączenie w pracę apostolską osób świeckich, by swoim świadectwem, pracą charytatywną, wychowawczą i edukacyjną wspierały księży. Zdawał sobie sprawę, jak pilne jest to zadanie. Jako młody chłopiec przeżył rewolucję przyniesioną do Rzymu na bagnetach wojsk napoleońskich. Pamiętał profanowanie kościołów, wypędzenie zakonników i zakonnic klasztoru wiecznego miasta, aresztowanie Ojca Świętego Piusa VII. Na początku 1835 roku święty Wincenty postanowił swoje koncepcje wcielić w życie. O ich słuszności upewniło go szczególne natchnienie, jakie otrzymał po jednej ze mszy świętych. Dzięki niemu nabrał pewności, że wolą zbawiciela jest powołanie do życia dzieła apostolskiego w celu pozyskania dla niego osób niewierzących oraz innowierców, a także ożywiania wiary i miłości wśród katolików. Wkrótce rozpoczął starania o powołanie do życia zjednoczenia apostolstwa katolickiego. Miało się ono składać ze wspólnoty kapłanów oraz grupy zaangażowanych świeckich. Sprawę udało się przeprowadzić szybko, zwłaszcza że działalność apostoła Rzymu i osób skupionych wokół niego znana była stolicy apostolskiej. Niestety intrygi ludzi, którzy nie rozumieli doniosłości dzieła, doprowadziły do rozwiązania zjednoczenia. Na szczęście Palotiemu udało się dotrzeć do ojca świętego Grzegorza XVI. Przedstawił mu dotychczasowe pole działalności stowarzyszenia – Pomoc dla misjonarzy, ratowanie ludzi w czasie epidemii cholery w 1837 roku, posługę w szpitalach, prowadzenie szkół rzemieślniczych, opiekę nad dziewczętami zagrożonymi demoralizacją oraz pracę nad odzyskaniem tych, które zeszły na złą drogę, masowe rozdawanie dewocjonaliów oraz wydawanie i rozpowszechnianie licznych książek religijnych. Ta działalność znalazła aprobatę papieża i zjednoczenie mogło wrócić do pracy apostolskiej. Niestety, wobec kontrowersji wokół dotychczasowej nazwy, dzieło Świętego Wincentego przez pewien czas działało pod szyldem zjednoczenia pod opieką Najświętszej Maryi Panny. Postępy idei rewolucyjnych spowodowały, że Święty Wincenty Pallotti zaangażował się mocno w ich zwalczanie. Mimo starań liberalnych duchownych nie dał się zwerbować w szeregi zwolenników Risorgimento, którzy pod pretekstem walki o zjednoczenie Włoch szerzyli propagandę antypapieską i antykościelną. Parokrotnie wraz z innymi kapłanami zjednoczenia wyruszał na pograniczne tereny państwa kościelnego, na których działały bandy garybalczyków i agitatorzy republikańscy, by głosić misję i tym sposobem odparniać tamtejszą ludność na propagandę antykatolicką. Ostrzegał także nowego papieża Piusa IX przed pochopnymi ustępstwami wobec żądań liberałów, a gdy w 1848 roku Rzym ogarnęła rewolucja, wsparł prześladowanego namiestnika Chrystusa. Po ucieczce papieża do Gaety trwał w zrewoltowanym Rzymie, mimo że zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie ze strony rewolucjonistów groziło kapłanowi zadeklarowanemu zwolennikowi starego porządku. Na szczęście ocalał i po zajęciu Rzymu przez wojska francuskie mógł powrócić do działalności duszpasterskiej. Znamienne są okoliczności śmierci tego świętego kapłana. W jeden ze styczniowych dni 1850 roku, podczas posługi w konfesjonale, ksiądz Vincenty Pallotti, poruszony nędzą drżącego z zimna biedaka, zarzucił na jego ramiona własny płaszcz. Niestety sam zaziębił się, zachorował na ostre zapalenie płuc i zmarł 22 stycznia 1850 roku w wieku 55 lat. Dokładnie wiek później, 22 stycznia 1950 roku, papież Pius XII ogłosił księdza Wincentego Pallottiego błogosławionym. Kanonizacja nastąpiła 20 stycznia 1963 roku za pontyfikatu Jana 23. Wspomnienie liturgiczne św. Wincentego przypada 22 stycznia. Główne dzieło św. Wincentego Pallottiego, jakim jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, istnieje do dnia dzisiejszego. Jego centralną część stanowią dwa zgromadzenia: Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego. Pallotyni oraz zgromadzenie sióstr misjonarek apostolstwa katolickiego Pallotynki. Artykuł opublikowany w 62. numerze Przymierza z Maryją z 2012 roku czytał autor Adam Kowalik.